co z tym? O, jeden z elementów i gadżetów tego samochodu. Co to w ogóle za samochód jest? Jest to Tarpan Honker 2,5 Iveco, też kupiony z wojska. Ten nie jest z Lublina akurat jedyny, został kupiony w oddziale terenowym w Gdyni, stacjonował w okolicach Chojnic. No niestety trochę ustał, jak widać ta nadbudowa, zabudowa jest w stanie upłakanym. Ale podobno większość wojskowych Honkerów tak ma, bo to taki właśnie niedomagania tej zabudowy. On ratował życie, ale teraz jak tak patrzę, to... Nie sądzę, aby ratował, no bo to raczej do ratowania życia używane były takie karetki jak Konrada. Aha. A to musiało być takie po prostu... Ma przebieg około 5000 i to wygląda na całkiem realny przebieg po zespołach mechanicznych. No wiadomo, jak go kupiłem, no to hamulce były do kompletnego remontu. No to dlatego został 3-4 lata, pod krótko, to nam zostało wyciągnięciem. Okej, okay. A tutaj macha otwarta. Co pod machą? 2,5 Iveco. Przedtem montowane w nich były silniki od dużego Fiata, te 1.5 polskie. O, to jest szaleństwo. To z tym nie chcę jechać, a nie chcę nawet myśleć, co mogło być z tamtym silnikiem. To nie mogło, nie miało prawo działać. Jak wspomniałem, generalnie jak tylko go przywiozłem, stawialiśmy akumulator i udało się go bez większych problemów odpalić. No teraz ma pewne swoje fochy, ale nie miałem jeszcze czasu zajrzeć, co tam jest, coś dokładnie paliwo, no powiedziałem, że... No niestety, bo po tym co było w zbiornikach, to podejrzewam, że nowy filtr już też jest całkiem zablokowany, nie? Mhm. Więc będę musiał to wymienić i zobaczyć. Generalnie ale jest na chodzie. Jest na chodzie, tak. Jeździłby właśnie z nami na tej akcji dla małej Tosi. Okej. Auto miało generalnie no, sporo takich małych braków, no typu jakieś właśnie przełączniki. Nie miało nawet jednego bębna hamulcowego. Mhm. Ale generalnie był na chodzie. Znaczy się na chodzie, no dało się go bez problemu odpalić, prawda? No bo niestety auta z wojska nigdy nie są na chodzie.